Dzień dobry, ja nazywam się Konrad Kapucin, a to jest Rady Konrada, ostatni odcinek. I dzisiaj będzie dwóch gości, czyli mój brat Grzywa i Jank Mikrus. Z Grzywą porozmawiamy sobie na temat mięśni, a Jank Mikrus nam powie na temat rapsów. Ja niestety na tych dwóch rzeczach się nie znam, więc mogę powiedzieć, że oni wszystko wam wytłumaczą. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie tej serii. Trzymajcie się, cześć. Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Kapucina. Tak serio nie. Tak serio to nie. Znaczy, seria się zakończa, tak? Z dwoma gośćmi dzisiaj, więc... Ja mogę powiedzieć na temat bicepsów tylko tyle, na temat siłowni generalnie, że jeżeli chcesz zacząć ćwiczyć, to lepiej, żebyście zaczynali od 2-3 kilogramowych hantli, ewentualnie, jeżeli jesteś hardcorem, to od 5. Potem przejdziemy do Jank Mikrusa, tymczasem zapraszam mojego brata Grzywę. To już się nagrywa, tak? Tak, Grzywa, nagrywa się. Okej, siema, tutaj Grzywa. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat... czego my sobie porozmawiamy? Porozmawiamy na temat mięśni, nie? Zobaczcie, jakie ja mam bicepsy. Powiem wam tyle, bardzo dużo wam powiem, że mój brat jest głupi. Tylko tyle wam powiem, najlepiej zaczynać od 3 kg. Hantli, teraz wam pokażę, jak się ćwiczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to właśnie jest ćwiczenie według Grzywy. Powiem wam tyle, że na klatę najlepiej wyciskać od razu 20 kilo, bo potem jest się super hardcorem, nie? Co ja jeszcze mogę wam poradzić? Najlepiej, jeżeli chcecie mieć dużo masy, to na sterydach bądźcie i będzie super zajebiście. Dziękuję bardzo serdecznie. Oddaję głos mojemu bratu Konradowi. No. Chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj letę bez scenariusza, więc ha, 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 super, nie? Nie znam się za bardzo na tych całych rapsach, trapach i w ogóle tam Jank Mikrus bardziej się na tym zna, ale mogę wam powiedzieć, że wiem mniej więcej, czym się różni rap od hip-hopu, nie? Hip-hop jest taki bardziej melodyczny, a rap jest taki bardziej mówiony, tylko tyle wiem. I słucham Paktofoniki Kalibra 44, a Jank Mikrus słucha Jank Multiego, więc... Jank Mikrus jest rakiem. Dziękuję. Powiem wam tylko tyle, że nie mam dzisiaj pieniędzy, ale mogę wam powiedzieć, że robię sobie cash. Nie, głupie kurwy. Nie ma nawet takiego czegoś jak cash. Co z tego, że sobie założyłem fake supremkę? Wcale nie założyłem sobie fake supremki. To wcale nie jest tak, jak myślicie, gnoje jedne wstrętne. Żadnego cashu kurwa nie będzie, nie? Ej stary, nie mówisz o tym. Aha, to miało być o rapsach, a nie o tym, że cashu ma nie być. Jezu, przepraszam. Jezu. Sorry Konrad, nie? Konrad mnie tutaj zaprosił tylko dlatego, że mam mówić o rapsach, tak? Mogę wam powiedzieć tyle, że Konrad miał rację, jeżeli chodzi o różnicę między rapem a hip-hopem. Tak, rap jest mówiony, a hip-hop jest taki bardziej śpiewany, nie? Taki... Bardziej uważam, że trap jest od hip-hopu niż od rapu, nie? Co do samego wokalu, nie? Jeśli masz wokal, umiesz śpiewać, masz dobrą dykcję, idź na hip-hopowca. Nie no, rapera też może iść tak jak Focus, nie wiem, z powierzchniami tnącymi, fenomenalne powierzchnie tnące generalnie. Ale chcesz być traperem, no to kurde, zainwestuj w autotuna. Ja inwestuję w autotuna, co z tego, że autotune psuje dykcję. Tak, do ciebie to mówię, koleżanko.
XD. I tak głupie kurwy powiedzą, że Young Vigrus śpiewać nie umie ani nic, ale to wszystko wina autotune'a. Nie, to nie jest moja wina. Ja wygrałem, kurwa, ja miałem 3 wyróżnienia na jebanych konkursach piosenki. Śpiewałem, kurwa, na scenie, a wy co, kurwa, robicie ze swoim życiem? Gnoje jedne, wstrętne, co? Nic nie robicie ze swoim życiem. Siedzicie przy komputerze i hejtujecie, nie? Albo w szkole, jak widzicie tego Nikodema Apoczkina, nie? Young Vigrusa właśnie, to sobie śpiewacie przy nim kysz, 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 kysz. Wiecie co ja wam powiem? To jest żałosne to, co robicie dzieci. Co z tego, że jesteście starsze od Young Vigruska? Young Vigrusek może was zjeść innym bitem, nie? Może i znowu zszedłem z tematu. Wkręciłem się, jak zwykle oczywiście, bo Young Vigrus to dobry raper, nie? Young Vigrus to jest trapstar tak jak Multi. Generalnie, to miały być razy Young Vigrusa, tak? Co ja mogę wam poradzić jeszcze? Mogę wam poradzić, że od razu, może nie od razu, ale inwestujcie w dobry sprzęt, bo nigdy nie nagrywajcie telefonem, tak jak to robił na przykład, nie wiem, BDOS i mówił, gdy krzyknę SGB, on zaraz zjawi się. Nie, ale generalnie ja pamiętam, niedawno, 3 dni temu dokładnie, minęły moje 4 lata, odkąd wypuściłem piosenkę Asymetryczny Gość. Błagam cię, Konrad, nie puszczaj tego. Ale chodzi mi generalnie o to, że większość moich starych kawałków jest cringe'em, tak samo jak Cash. Właśnie dlatego ubrałem supremkę fejkową, żeby powiedzieć, że jesteście żałośni. I co ja mogę wam powiedzieć? Ja się staram od tych 4 lat, może się nie staram o to, żeby mnie jakaś wytwórnia zauważyła albo jacyś producenci muzyczni, no bo to przyjdzie z czasem, może nie wiem, za jakieś 3 lata może mi się uda zgadać, nie wiem, z takimi jak Multim, z BDOS-em albo i nawet z chłopakami z Paktofoniki, jak mi się jakoś poszczęści. Nigdy nie wiadomo, co los przyniesie. Ja mogę wam powiedzieć to, co ci raperzy ze starej gwardii i generalnie wszyscy raperzy. Jeżeli jesteś nowy na scenie i ludzie mówią, żebyś się poddał, bo chujowo śpiewasz i w ogóle nie masz dykcji, ćwicz nad tą dykcją, zainwestuj w autotuna, a przede wszystkim pisz, pisz, pisz i pisz, aż w końcu cię cholera jasna zauważą. Mnie powiedzmy już tam gdzieś tam zauważają. Pozdrawiam Avienza i La Carnuma i tak tego nie zobaczą. Kesz, 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 nie? No, beczka, beczka, ha, ha, ha. I generalnie pamiętajcie, piszcie, 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 aż w końcu was ktoś zobaczy. Ja byłem Young Vigrus i pozdrawiam wszystkich tych, którzy uważają, że moje rapsy są dobre, oprócz Keszu, bo Kesz to gówno największe, sam tak uważam. I błagam was, zapomnijcie o tym, bo to jest smutne to, co się odwala, tak? Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło. Peace, yo. Dub na koniec. Do widzenia.